południowej ukraińska armia przeszła do kontrofensywy. Trwają walki o Bucze i Irpień. Coraz gorsza sytuacja panuje w Żytomierzu, gdzie do sił obrony terytorialnej zgłaszają się tysiące mieszkańców miasta. Na południu w najtrudniejszym położeniu jest teraz Mariupol. Tam miało dziś dojść do zawieszenia broni i ewakuacji z miasta cywilów. Rosjanie nie przerwali jednego. Gdy byliśmy już przygotowani, aby wyruszyć w kierunku Zaporoża, rosyjskie wojska zaczęły ostrzał tego korytarza, a więc nie ma zawieszenia broni. Nie zaprzestano ostrzału i to nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Wobec się bombardowania i ostrzał rakietowy, ale planowany desant z morza uniemożliwiła pogoda. Rosyjskie okręty odpłynęły w kierunku Krymu. Ukraińskie siły odzyskały kontrolę nad lotniskiem w Mikołajewie. Trwają walki o miasto. My zadajemy okupantom takie... Zadajemy okupantowi takie straty, o jakich nie śnili w najczarniejszych snach. Armia rosyjska nie osiągnęła zakładanych celów. Za to już 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy poległo. Za każde słowo. Za każdą wioskę i pocisk gradu, który spadł z nieba. Za każdą łzę spadającą z oczu naszych matek. Czujemy nieodzowną potrzebę pozbywać was w krewie. Za przykład was w stylinie. Wciąż poddają się Rosjanie, którym albo kończy się paliwo i amunicja, albo po prostu nie chcą walczyć. Według doniesień ukraińskich mediów zestrzelono kilka śmigłowców i myśliwców. Pilot jednego z nich miał wcześniej bombardować cywili w tym. Wiedziałeś, że lecisz w celu zbombardowania pokoju miasta? Na to bym nie informowano, a ty co, ślepy jesteś? Rosjanie zdobyli jak dotąd jedno duże ukraińskie miasto, Kherson. Chociaż słowo zdobyli nie oddaje rzeczywistości. W mieście trwają wielotysięczne protesty. My nie boimy się! Nie boimy się. Proszę was, przekażcie do całego światu. Londyn, Kanada, Stany Zjednoczone. Wesprzyjcie nas, my z wami. Nawet w miastach, w których Rosjanie zdołali wedrzeć się do środka, nie są w stanie zdusić ducha Ukraińców. Podobnie jest w Melitopolu. Nieuzbrojeni cywile zmusili Rosjan do wycofania się z kontroli miasta. Nikt nie traci hartu ducha. Wszyscy staramy się iść naprzód i walczyć najlepiej, jak umiemy. Pokonamy ich. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowała też rosyjskiego szpiega, który działał w bliskim otoczeniu rządu. Według mediów miał brać udział w pierwszej turze negocjacji z Rosjanami. Biuro prezydenta przekazało, że jest gotowe do kolejnej tury rozmów, ale koniecznym warunkiem jest wstrzymanie ognia i ewakuacja cywilów. Kamil Trzaska, Wiadomości. A z informacji, które dosłownie przed chwilą się pojawiły... Znaleziono osoby, były już martwe. Nikt nie uszedł z życiem. Uderzyli też w budynki cywilne, w domy. Zbiegliśmy wszyscy do schronu. Słychać było 3 uderzenia, potem wybuchł pożar. To są mrożące krew w żyłach, wstrząsające historie. Dlaczego Rosjanie atakują obiekty cywilne? I to jakie? Szkoły, szpitale, no bo przecież te rakiety, które spadły na szpital, one spadły kilkadziesiąt metrów obok, a więc można powiedzieć, że bezpardonowo szpital został zaatakowany. Szpital, w którym jeszcze do tego momentu działał oddział położniczy choćby. No, eksperci nie mają wątpliwości. Rosjanie robią to po to, żeby sparaliżować to miasto. Żeby ci ludzie tak mocno, tak bardzo się bali, żeby nie byli w stanie działać, żeby nie byli w stanie bronić swojego miasta, aby chcieli z niego uciekać i po prostu je zostawić.